Porządnie, chyba mi się odbiło. Yo bro, how you doing? Jeszcze raz. Yo bro, how you doing? Lepiej. Zaspany jeszcze jestem, wstaję rano, chociaż nie jest tak rano, jest 10:13, słuchajcie, i dzisiaj wracamy do oldschoolowych. Tak, no chyba tak. Dawno nie było takiego normalnego, luźnego vloga, coś tam z treningu, coś tam wiecie, z życia, więc jeżeli wam się podoba... łapa do góry. Nie wiem, no spokojnie, teraz świruję troszkę, wyolbrzymia, wcale nie jestem taki naładowany energią, teraz jestem zmęczony, więc będę normalnie mówił. I wiesz, dużo ludzi bardzo pyta, Adam, co ty robisz na brzuch? Co ty robisz, żeby mieć tak dowalony brzuch? Ja wam dzisiaj powiem. Nie bójcie się. Oczywiście, jeżeli możecie wytrzymać, macie cierpliwość, macie te 10-15 minut, to słuchajcie, poczekajcie, wszystko w swoim czasie przyjdzie, ten brzuch zobaczycie, a na razie lecimy z dniem. Mamy dzisiaj parę rzeczy do zrobienia, film dla KFD robimy, projekt, tutaj mamy bardzo dużo... Kurde, jakbym na targach był... 50... Ja to tylko do kamery, ja tak nie robię tak normalnie. Zobaczcie. Białeczko, duża białeczka, shakery dla kobiet, dla facetów, nie żeby to kolor o czymś decydował, ale tak przeważnie chyba jest, kreatynki, wszystko do wygrania, dzisiaj, za chwilę to nagrywamy. W codziennej mojej diecie dużo się nie zmieniło tak naprawdę, od zawodów zwiększyłem tylko kalorykę, zamiast 300 na redukcję jest jakieś 3600, 3700, oscyluję różnie, nie pilnuję tego aż tak bardzo, pilnuję tylko białka. Jeżeli jesteście mocniej zainteresowani takim update'em mojej diety, ona jest dosyć prosta, nie jest taka mocno zróżnicowana, ale mogę zrobić taki odcinek dzień po staremu, takiego vloga. Dajcie znać aktywność, algorytm. I jeżeli jesteście zainteresowani, no to coś takiego zobaczycie niedługo. Jeść banana do kamery, to jest... Bardzo dobra kombinacja, polecam, ostatnimi czasy sobie robię taką mieszankę, jeżeli ktoś nie lubi białka o smaku naturalnym, to polecam sobie dodać na przykład kreatyny smakowej albo czegoś innego, co ma, zawiera w sobie substancje słodzące i będziecie mieli wtedy dobre kombo. Oczywiście jedyny słuszny kod promocyjny, IPAKFD. Zniżka 5%, cały asortyment ze sklepu KFD. Ostatnio jechałem, dostarczałem do Warszawy, miałem zawieźć Audi A8, fajnie, torpeda. Koło 400 koni, coś takiego, ale naprawdę... Fajnie się jechało. Ale no później jak wracałem już z Warszawy, to musiałem wracać tym Renault Clio. Też nie najgorsze auto, ale silnik 1.2, no nie polecam, no naprawdę. Po ulicy nie pojeździcie za mocno, pojeździcie. Dawaj, nie! Nie płaci wziął. Ja, a on nic, stary. 1.2, 60 koni. Dla porównania, jak jechałem Audi, które tam miało 400 koni, to przyspieszenie z prędkości tutaj, z prędkości z 80 do 110 było takie jak w Audi od 180 do 200. Tak, coś, tak samo się czułem, tak samo się zbierało, nie? Mamy pompka challenge, który wykonujemy na mieście. Rzecz polega na tym, że jeżeli faceci przekroczą 20, próg 20 pompek, mają szansę wylosować nagrody. To samo tyczy się kobiet, natomiast kobiety muszą zrobić 10 powtórzeń. Na każdą jedną pompkę, którą zrobi dziewczyna, ja muszę zrobić dwie. Ile pompek myślisz, że jesteś w stanie zrobić? 40 myślę. No, dalej, dalej! Jest, kurde! Dobra, i spoko, lecimy dalej. Do progu. Hej! To jest zasłużona stuwa! Dawaj, zasłużona stuwa! Pompowane było dzisiaj. Gratuluję. Dzięki wielkie. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co przed chwilą widzieliście, organizowałem challenge w postaci pompeczek. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, zobaczycie to na KFD, na kanale KFD. Pobiłem swoje rekordy, naprawdę. Ludzie taką adrenalinę podnoszą i motywują do działania.
Stary, jaki ten dzień jest długi. Normalnie, to znaczy dużo się dzieje, naprawdę bardzo dużo się dzisiaj dzieje. Skończyliśmy spotkanie. Całkiem, no nie ma co na razie jeszcze tutaj mówić, ale fajne spotkanie, może zaowocuje. Może zaowocuje ciekawą współpracą w bliskiej przyszłości, ale to zobaczymy. Jak coś, to będę was informował. O nie, ja muszę renówę odstawić, bo to nie moja. Ale fajnie się śmigało, silnik 1.2. Szybkie przygotowanie szamy, ładujemy steki z indyka, ale więcej wam nie pokazuję, bo tak jak mówię, jeżeli chcecie więcej zobaczyć, no to materiały o diecie zobaczycie innego dnia w kolejnym luźnym vlogu, jeżeli taki wam się podoba materiał. A teraz idziemy dalej na siłownię, pokażę wam ćwiczenia na brzuch, ponieważ brzuch robię raz w tygodniu. No i co? I co w związku z tym? Nic. Ale chciałem wam pokazać ćwiczenia na brzuch, gdyby was to interesowało. To tak pomyślałem, że jest to coś, co chcielibyście. Ej, kojarzycie to? Klepanie mięsa, z czym wam się kojarzy? Krok pierwszy, czy nie? Tak jak nie znam twojego zapotrzebowania kalorycznego, ale po prostu jem na wyczucie. Reżyser! Siema. A tu jest ciemno. Kiedy premiera filmu Sopot My Motivation? Na YouTubie, w internecie. 28 listopada, godzina 17. Livestrong, MH. Nawet nie wiem, czy to dodam. A no dobra. Dobra, będzie, będzie. A więc dobra, słuchajcie, mamy wieczór, minęło już parę godzin, wróciliśmy, troszkę się zajechałem po tych wszystkich pompkach. Ludzie, no naprawdę, ta motywacja jaką mieli, to nie do opisania. Ale jeszcze nie kończymy, teraz właśnie na tej siłowni będę kończył pod KFD z innymi osobami chętnymi, które będą chciały wziąć udział, się zmierzyć ze mną. Będziemy kontynuować te pompeczki, bo zostało jeszcze kilka nagród do rozdania, ale nie o tym. Przechodzimy do tej takiej głównej części, na którą czekaliście, bo tak jak mówiłem, pokażę wam dzisiaj no te kilka ćwiczeń, takich nie do końca typowych, nawet nie najłatwiejszych, ale ćwiczeń na rozwinięcie brzucha, skośne brzucha, boki bardziej takie, ja się zawsze skupiam na takich. Zobaczycie po prostu mój trening i ćwiczenia, które ja stosuję na rozwinięcie tych partii. Pierwsze ćwiczenie, które wykonuję na skosy, to jest unoszenie kolan w swisie z drabinek bokiem, czyli po prostu raz się podpieramy dolną ręką lewą, łapiemy prawą, robimy prawą stronę brzucha i odwrotnie, jeżeli robimy lewą stronę brzucha. Trudne ćwiczenie, powiedziałbym dla zaawansowanych, ale bardzo dobrze oddziałuje na te skosy. Prostsza wersja tego ćwiczenia to jest po prostu zablokowanie sobie nóg na maszynie, którą widzicie teraz na ekranie. Tu możecie zwrócić uwagę, że nie ma potrzeby wychylać się za daleko. Wychylacie się do pozycji, w której wasze ciało jest proste i później ewentualnie troszkę to przekraczacie. No i później wracacie do góry z powrotem, uginacie się i też nie do samego końca. Ten ruch nie musi być takim wachlarzem, tak wiesz, tak, to nie musi być takie wahadło. Po prostu robicie wy takie z wyczuciem ruch góra, dół i pilnujecie prostej sylwetki. Trzecie ćwiczenie na skosy, zwis z drążka. Zależnie od tego, którą stronę chcecie ćwiczyć, na przykład lewą, zwisacie na lewym ręku, podpieracie się prawą nogą, unosicie przeciwległą nogę do boku. No wiem, że szybko to powiedziałem, ale na filmie możecie zobaczyć, jak to wygląda i sobie to po prostu zapamiętać. Ostatnie ćwiczenie na skosy, zwis w podparciu, najprościej tak to można powiedzieć. I zależnie od tego, którą stronę chcecie trenować, po prostu unosicie prawa noga do góry, trenujecie prawą stronę. Lewa noga do góry, trenujecie lewą stronę. Wracamy do maszyny, na której blokowaliśmy sobie nogi i trenowaliśmy skosy. To jest taka najprostsza wersja ćwiczenia, ale tutaj musicie zwrócić uwagę na to, żeby pilnować miednicy, żeby ona była odpowiednio spięta i zawinięta, żebyście nie obciążali za mocno odcinka lędźwiowego. Bo nie macie podparcia w postaci podłogi, dlatego musicie ostrożnie to robić, żeby się nie nadwyrężyć. Ma to takie przełożenie, moim zdaniem, że troszkę lepiej pracują mięśnie głębokie, te głębokie partie brzucha. Dalej zwis podparty, tak jak wcześniej trenowaliśmy skosy, tak teraz możemy robić normalnie proste brzucha i myślę, że to najczęściej charakteryzujecie właśnie tą maszynę z unoszeniem nóg, czyli z trenowaniem brzucha. Zwróćcie tutaj tylko uwagę na to, że nogi nie opadają do samego dołu. To samo ćwiczenie, troszkę utrudnione, możecie zrobić w zwisie z drążka, czyli zwisacie sobie z drążka normalnie, unosicie znowu nogi, ale musicie pilnować tego, żeby za bardzo nie bujać ciałem. I to jest właśnie to utrudnienie, że jeżeli nie macie podparcia pod plecy, to najprawdopodobniej będziecie się kołysać, ale to właśnie tutaj pracują mięśnie głębokie w postaci tego, że blokujecie ten ruch. Klasycznie utrudniona wersja obydwu ćwiczeń, unoszenie nóg prostych. Zależnie czy jesteście w zwisie, największą zmianą jest tutaj obciążanie prostych uda i mocno pracują nogi. Osobiście preferuję tego typu ćwiczenia głównie dlatego, że najlepiej mi odciążają odcinek lędźwiowy i tak jak widzicie, zazwyczaj łączę brzuch z nogami, czyli jak sobie zrobię, już przemęczę się na nogach, później mam pospinane lędźwie, plecy, to ten dolny odcinek pleców, to przechodzę sobie na te ćwiczenia i jednocześnie wyciągam ten odcinek lędźwiowy, no i spinam brzuch, więc później kompensuję to obciążenie, jest przejmowane i nie odczuwam takiego bólu, wszystko się reguluje i smakuje.
Tak jest. Oddychaj. I mocno. Kula! Napierniczę! Aaaa! Okej, okay, ale jest na kamerze nagrane, bo powiem ci, ja się zgubiłam w pewnym. Teraz skończyliśmy nagrywać pompki na kanał i naprawdę dzisiaj tak się czułem, że mogłem ciśnąć. Na spokojnie 100 pompek bym zrobił, z palcem tam, w mej czarnej pupie. I możliwe, że zrobię ten challenge pompek na 2000, może z Irkiem czy coś. Ale taki cały dzień pompek zrobię. Co na to? O masakra. Sam, no, aż czuję podniete. To my może wyjdziemy. Ale możecie wyjść, słuchajcie, wyjdźcie. Dajcie mi trochę czasu dla samego siebie. Troszkę tutaj, wiecie, spędzę trochę czasu sam ze sobą, bo... Musisz się trzymać. Bo, no, nie no, Michał, ty zostań, zostań, potrzymaj tę kamerkę jeszcze. Opakowana jak paczka gwoździ. Teraz brzuch tyłem. Dobra. Ja Francja, zamykamy, okay. Na razie. Subskrybuj, komentuj, lajkuj. Pompuj cyca. Elo.